Siema wszystkim, to jest Sandowczyk, tutaj jest odcinek z Ghost of Tsushima. Dzisiaj sobie skończymy poboczniaki wszystkie już, tak myślę. Też chyba je skończyć w poprzednim odcinku. Bo wtedy mam plan zrobić to, niebiański czas. Jedno z mitycznych opowieści. Zobaczymy w ogóle jak to wygląda. Więc co? Wyzywamy konia, jedziemy. 270 metrów do przejechania. Gdzieś w tamtą stronę chyba. Nie, dobra, w drugą stronę jadę. Aha, ja tu zejdę? Dobra, zejdę. O, dobra, jednak nie zejdę. A co, zejdę, no ale tak, w taki sposób nie zbyt ciekawy. No tak powiem. Chyba 100 metrów jeszcze do przejechania. Jest strasznie ciemno jest. Ciemne się niestety. Dobra, szukaj muzykę w Komatsu. Co? No co jest ten muzyk tutaj? Panu? Do Boga Słońca wzywa? Chyba to był Bóg Słońca. Mama? Znam ciebie? Kto ich zabił? Straszliwy wojownik kazał mi opowiedzieć historię niebiańskiego ciosu Shigenoriego. Kiedy nie poznał odpowiedzi na swoje pytania, wpadł w szał i ich pozabijał. Co chciał wiedzieć? Nie jestem pewny, panie. Opowiedz tę historię. Muszę odkryć prawdę. Kiedy na Tsushima przybyli pierwsi osadnicy, na wyspę nadeszła straszliwa, tajemnicza burza. W miejscach uderzeń piorunów pojawiały się bestie gromu. Te okropne istoty niszczyły całe wioski. Chciały zniszczenie zbyt szybko, by je powstrzymać. Wszyscy wiedzieli, że jedyną osobą, która może stawić czoła bestiom, jest Shigenori. Najzwinniejszy szermierz Tsushimy. Shigenori nigdy nie przegrał pojedynku. Po latach ćwiczeń stworzył technikę niebiańskiego ciosu. Ataku szybkiego niczym błyskawica. Shigenori zwabił istoty na opuszczoną plażę w Komatsu, by piasek spowalniał ich ruchy. Ich walka sprawiła, że piasek zmienił się w popiół, a liście stały się białe. Niebiański cios Shigenoriego przecinał istoty tak prędko, że nie mogły umykać. Kiedy ostatnia padła, niebo rozjaśniło się, a Tsushima była bezpieczna. Shigenori wybrał żywot pustelnika. Niewielu zdołało go odnaleźć, a tylko najodważniejsi i najzdolniejsi godni byli poznania sztuki niebiańskiego ciosu. Kiedy nadciąga burza, a uczeń, znający położenie spoczynku Shigenoriego, umieści tam swój miecz, wtedy odpędzi przerażające bestie. Ciekawe, ciekawe, nie powiem. Zabójca chce poznać niebiański cios Shigenoriego. To zbyt duże zagrożenie. Dokąd się udał? W stronę mostu uciekła kobieta. Ścigał ją. Odpowie za swoje czyny. Mostu? Może do Komatsu, czy nie? Dobra. A niebiański cios. No zobaczymy jak się będzie walczyła z tym niebieskim czasem, jak już go odblokujemy. Odszukaj most, dobra. Ubijamy na konia, jedziemy. Jednak 100 metrów do przejechania. Żadnych kwiatków nie widzę po drodze. Dobra, no jest i most. Zajdźmy z konia. Coś pod mostem jest. Gdzie? No, dzień dobry. Czemu płaczesz? Mój panie, tylu zabitych. Dobra, scenek. Wiem, kim jest. To Yasuhira Koga. Słyszałem o nim. Walczył dla klanu Yarikawów. Rozpoznasz go? Nie zapomnę tej srogiej twarzy. Chodź ze mną. Może znajdę jakiś ślad po drugiej stronie mostu. No, to idziemy do... Zbadać ślady Yasuhiry. No, no to zobaczmy. No, no mamy ślady butów. Ślady konia. Yasuhira się śpieszył. Konia do... Tylko nie ma buty? No teoretycznie może mieć, ale raczej nie ma. Bo no, wiesz coś więcej śladach. O Yasuhirze Kodze? Tylko tyle, że dawno temu służył klanowi Yarikawów.
Gdy bunt został rozgromiony, klan został rozwiązany, a sługi odprawiono. Podobno opuścił Tsushima, ale wrócił, gdy zaatakowali Mongołowie. Nie wiem, co było potem. To bez znaczenia. Po tym, co uczynił, nie może żyć. Chyba, czy mamy prawie cel do zabicia. Zgaduję, że będzie walka podobnie jak z Ryuzo. Ale zobaczymy. Czym w ogóle jesteśmy teraz? Przed nami. Budują blokadę. Czyli bramy czy są? To jest fort mongolski. Tak, to jest fort mongolski. O. Co jest to miejsce w ogóle? To jest jakaś lokacja? Tak, to jest jakaś lokacja. No, ale wbijamy na pełnej. Walczmy! Dobra, zobaczmy, czy się uda. Wiesz, rozdupia. No, oczywiście, rozdupia, dałem się zafikować. Jednak te markowania czasami wychodzą. Ale tylko czasami. Dobra, mówię sobie jeszcze więcej życia. Ty mały, wredny, będziesz mnie tu silnymi atakami bił. Dobra, nie margajże, pyk, pyk. Pomyślę, że z trzech dobrych miał zabić jedną prowokację. O, dobra, ale ich tu jest więcej, widzę. Dobra, zobaczcie jeszcze bardziej. Chyba miecza. To podejdziemy jakoś, nie wiem, może tam przy skałę jakoś przejdę. Tym, dobra, zobaczmy. O, ludzie, to jest takich zwykłych. Teraz o to chodzi. Zapasy, dobra. Mam tu bomby PHW, w ogóle ich nie używam. Tyk. Head do hell, dobra, już mnie widzą chyba. No, już biegną w moją stronę. No to dobra, lecimy. Berry, berry. Dasza, dasza! Najgorzej trafił. Tyk, tyk. On kryje, nie chciałem tego. Dobra. Czy podjętka, lecimy po nich. Tyk, tyk. Jakie dasza? Nie ma daszy. Dobra, nie wszyscy. Chowamy mieczoka. Idziemy pograć z wieśniakiem tylko jeszcze. Luz sobie podbijamy. I bambus. Jakieś zapasy widzę jeszcze. Żelazo by się przydało, bo w ogóle przestałem żelazo zbierać jakiekolwiek. Pewnie to chyba jest fajne, ale... Nie wiem, co w klatce mamy. Chyba pusta klatka. O, pusta klateczka. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj, czy coś mamy? No, nie odbyt. Nie odbyt. Może wyżej coś, ale nie chcę się tam władzić. Mieliśmy do wieśniaka już. Kim ty jesteś, wieśniaku? Widzę Yasuhiro Kogi. Nigdzie. Szukamy wojownika, Yasuhiro Kogi. Właśnie odszedł. Przebywał wcześniej w strażnicy. Pomaga Mongołom? Tak, ale zeszłej nocy się kłócili. Słyszałem tylko jedno słowo. Shigenori. Szukam strażnicę. Znajdźcie dobrą kryjówkę przed Mongołami. Znaczy i tak będziemy... I tak wybijamy na wieżę. Najpierw sobie jeszcze zapasy ogarną. No i wybijamy. Co robił Yasuhiro? No może to zjazdka mu chodziła? Ten plakacik? Szuka go. I co? Musimy teraz szukać takiego kręgu? No nie gadajcie. Białe liście. Jak te wyblakły od błyskawicy. Mongołowie też mają opowieść z legendą. O Shigenorim. Może chciał ją porównać z wersją muzyka. Nie wiem, no bo mamy z kobietą. Idziemy do niej. Co nam powiesz? Poszukuje kogoś, kto nauczy go niebieskiego ciosu Shigenoriego. Białe liście. Niedaleko stąd są podobne drzewa. Tam właśnie poszedł. Bardzo pomogłaś. Udaj się w bezpieczne miejsce. Dziękuję, panie. Obyś ukarał tego potwora. No dobra, lecimy za to. Jak daleko mamy to? Muszę znaleźć te białe drzewa. A, nie dowiem się, okej. Okay. No nie dobra, ja mam 50 metrów. No bo to jest całkiem blisko. Nawet tędy przez kamienie przejdę. Czy ja to widziałem kwiata? Nie, dobra, dawała mi się. Jakieś trawa pomposowa. Poszukaj drzewa z białymi liśćmi.
Zgaduję, że jakoś to na szczycie gdzieś tutaj. Jaki bambus. No bo wejdziemy sobie na szczyt. Żebyśmy tego nie chcieli. Będzie lepsza widoczność z góry. Zobaczymy, Uga, kim ty jesteś? Uważaj, panie. To niebezpieczna ścieżka. Ale to ja tam i tak idę. Idę szukać białego drzewa. O, jara się. Zgaduję, wspiąć się nie wespnę. No. Dobra, nie zrobię tu nic. Bambus. Byle tędy jakoś? Nie wiem, czy dobrze idę. Gdzie ja idę? Mam wrażenie, że to nie to ja powinienem iść. Ale cicha. Jakieś drzewko cisowe. Mogę na dole widzę chyba bambusa. A nie chce mi się po niego schodzić. O nie! Dobra, nie chcę mi się po niego schodzić, ale zostanę do tego zmuszony. To jest moje namajestwo, ale widzę kwiaty. Dobra, wbijamy na górę jeszcze raz. Ciemno się zrobiło, to zaczął padać. Nie fajne. Dobra, i to jest tam. Dobra, no jesteśmy tutaj. Za tym ogniem. Tyk, tyk. I psztyk. Dobra, i w prawo. Ja mam nadzieję, że ja dobrze idę. Wiatr mi nic nie powie. Troszkę drzewa zmieniliśmy. Tam tu w sumie mam białe liście. I to jest chyba tutaj. Kapliczka tu jest. Albo można się pomodlić. Why not? No tak, w ogóle widzę, chyba dało się coś do drugiej sceny dojść. A nieco do drzewa się wchodzi jakoś inaczej. Uła! Chociaż stąd też się chyba da przeskoczyć tutaj. Ale no nie wiem, czy doskoczę. Ja bym gadał pomodlenie się. O, talizman Kagutsuchego, talizman Kami Ognia. I drewno Hazunoki pomarańczowe. Uła! Dobra, na zapasy i dobra, idziemy. Troszkę kamera mi się oddaliła w tym miejscu. A tutaj może za sprintu? Bank? No i dobra, jesteśmy. Praktycznie przebiłem drzewo już. Wiesz, chałek Shigenariego. Kwiaty. Przyjrzyj się. A co, będziemy się drzewu przyglądać? No, jest sporo tych białych drzew, nie powiem. Białe liście. Jak te wyblakły od błyskawicy. Dobra, no to idziemy. Chodzimy na dół. Uda się do zagajnika białych drzew. Nie będę zmieniał pogody, bo całkiem spoko wygląda ten deszcz. Tak klimatycznie bym powiedział, klimatycznie. Dobra, jakoś szedłem w miarę po ludzku. Idziemy do zagajnika nawet bez kania już. Fajne w sumie drzewa są te. Bielutkie. Już widzę bambusa na horyzoncie. Więc sobie go odbierzemy. I raczej spotkamy tutaj tego typa, tego koga. Nie mogę się już dokładnie zwał. Yoshinori chyba? Chyba Yoshinori. Ale mi się Anjin zmęczył, niestety. Jest jakiś budynaczek tutaj? Widzę. Żeby to było to miejsce do pojedynków? Powiedziałem mu wszystko, co wiedziałem. No jakaś wioska, okej. Ktoś ma kłopoty. Tu jestem! Tu jestem, siemano. Dobra, no mi nie wyjdzie, ale próbujmy. No to ty ma tarczę. Dobra, wyszło. Te kolejne są w ogóle łatwiejsze, bo nie ma kraja, nic nie robią. Szkoda, zaatakują. No i dobra. Łatwo. Łatwo, jakie dasza? Tu jest ich więcej. Jak wy możecie w ogóle? Dobra. Wyglądamy się do łucznika. Ale do łucznika chciałem, nie do tego. Achi! To nie wezwali posiłki. Tak. Dobra, idziemy do łucznika. Trafił mnie. Dobra, tarcza.
Bęk. Ła, bolało? No nie, znowu mi się dała postawę nie tak, którą chciałem. No. Ta postawa włócznie mnie wkurza, naprawdę. Ona mi się wrzuca nawet wtedy, kiedy nie chce. I to bardzo często w tej grze. Chcę sobie wziąć postawę wodza, a wrzuca mi się do włóczni. To jest irytujące. Zlamiłem się. Na balu miałem typę. I chyba wszystko? Nie wiem. Chyba tak. No bo to idziemy do tego typa, którego tutaj chcieli dorwać. Otwórzmy. No już nikogo nie ma, uspokój się, typie. No i co mi powiesz? Czy z tymi Mongołami był Yasuhira? Chciał nauczyć się niebiańskiego ciosu od mojego dziadka. I zabrał go ze sobą. Jest w niebezpieczeństwie. Dokąd poszli? Na jego stary plac treningowy. Jest na wybrzeżu Komatsu. Proszę. Ua. A, przez okno idziemy. Uda się do spoczynku Shigenariego. Albo czy sama tkania wezwa. Siemano koniu, Kage, jedziemy. Do miejsca spoczynku. Yasuhira nie może się nauczyć tego ciosu. Albo która sama będzie w tamtą. No, mogę pioruny walą. Ciekawe. A ja chyba nie będę miał co zjazdy w jakiś normalny sposób. Lisianoja. Chyba Lisianoja teraz nie będę ganiał. Widziałem przecież Shigenariego. Więc nie ma czasu do stresania. I tam coś mamy. Tam musimy dojechać. Odszukaj spoczynek Shigenariego. Okej, czyli też trzeba znaleźć te miecze te. Uła, dobra, wdupiłem się. Ale gdzie ten spoczynek Shigenariego może być? Zgaduję, że może być tam. Tak obstawiam. Tylko jak tam wejść? Wyskoczyć nie przeszkodz. A tam jest drewno. Drzewo przewrócone. To idziemy tam. No, trzyma na wspięć. Okej. Drzewo, żeby przejść. No. Drzewo zostało ścięte. A my je teraz wykorzystamy. Dobra, siemano. I mamy kogoś tutaj. Powolutku, powolutku. No nie, myślałem, że będzie seria. A tu kupa. Dobra, gało, szujkana. Samaj pun! Mech? Dobra, jeszcze szujkana. Bo podczas walki z kagą i tak nie będę mógł używać. Dobra, noszanka. Dobra, jeszcze ma na typa starczą. Pyk, pyk. Ty jest zły człowieku. Nie ma gardy. Dla ciebie. I została nam włócznia. O nie, włócznia. To mnie nie bij. Dętka. No ja na tą dętkę nie pozwolę. Nie chcę mi się z tym bawić już. Więc żelazna wola. Go. Dajemy. Nie dobry. Pyk. My się jeszcze raz ulaczmy. Nie ma gardy. Elo, out. Nie ma chyba tu ducha w ogóle. Walka będzie musiała zostać wykonana bezbłędnie z Shigenariem. Raczej sobie tutaj nie odnowię w żaden sposób. A ty jeszcze dykasz, o to dzięki. To mam sobie jeden punkcik jak actually. Całkiem spoko. No, znajdziemy dalej. Zobaczymy, gdzie jest Shigenari, bo na pewno gdzieś tu jest razem z tymi mongolami. Krąg do pojedynków Shigenariego. Co Oho. Robił Yasuhira? Bieg. No to jest pytanie. Zginął z rąk Yasuhiry. To jest chyba ten dziadek. No Yasuhira na pewno gdzieś tu jest, chowa się gdzieś za kamieniem prawie. Ostrzy raz zabijało. Ślady krwi. Świeże. O, jest Yasuhira.
Dzień dobry. Hira Koga, rzeźnik z czasów buntu. Nie zmieniłeś się. Chłopcze, byłeś tylko dzieckiem, gdy Yarikawa spłonęła. Przez 15 lat marzyłem o zniszczeniu pana Shimury. Nie dożyjesz spotkania z nim. Staruszek nauczył mnie legendarnego ataku, zanim go zabiłem. Zaraz go doświadczysz. Najgorzej. Jego chyba się nie da uniknąć. No dobra, wyciągam miecza. No już tam miecza łapie, a my zostajemy po prostu. Nie ta postawa? Tyk, tyk, tyk. Ej, dobra łatwa na SR. No strasznie dużo już zataci. Dobra, pyk, pyk. Tyk, tyk. I silny mi. Uła, dobra, zaczanka. Ała, bolało? A dobra, chyba końca. O nie, jeszcze nie. No dobra, Koga, dawaj. Zrozumiem. No i dobra, łatwo, że grabię tylko tę kulkę. I czego uderzył piorun? Niebiański cios cię nie ocalił. Okej, czyli nauczyliśmy się niebiańskiego ciosu, że kulka. Pomóżcie za poległych, za tego dziadka. Raczej nie za Koga. Zasługujesz na większy szacunek. Obiecuję używać techniki Shigenoriego tylko w obronie Tsushimy przed wszelkim złem. No dobra, czyli mamy niebiański cios. Legenda roczna. O, półtora punkcika jakoś. Bo nawet nie jest niebiański soku. Barwnik. Spoczynek Shigenoriego. No dobra, to teraz nie mamy stąd wyjść. Bo tak trochę średnio mi się nie zadaje, jak tu wchodziliśmy. Ja mam cię festival, no ale sobie jeszcze widzimy to miejsce. Może czuję jeszcze coś ciekawego. Ale chyba nie. Ja po prostu normalnie się schodzi stąd. No dobra. Sobie jeszcze zobaczmy techniki. Tak, mamy techniki. Zużywa jeden punkt hartu ducha. Szybki cios niemożliwy do zablokowania. No dobra. A co ja wam teraz mogę powiedzieć? Mam 23 minuty. Więc w tym momencie dobyliśmy sobie cios Shigenoriego. To był Ghost of Tsushima. Ja byłem Daftos. Jeśli się podobało, zostawcie lajka, suba. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!